witam was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj relacja z siewu kukurydzy. No, przepraszam, z siewu pszenicy po kukurydzy. Siejemy w takich warunkach, jak widać na załączonym obrazku. Łatwo nie jest, mimo tego, że jest sucho, to łatwo nie jest. Szczególnie, że tutaj była mocno połamana ta kukurydza. Tutaj rósł talizman, którego naprawdę mocno pokiereszowało. I są miejsca takie, gdzie już mi się przytkało, nie wiem, z 4 albo 5 razy. Raz mi się przytkało tak najbardziej, o właśnie przed tym drzewem, co leży tutaj, kupeczka. A tak, no to raczej przechodzi. I nie jest to takie zatykanie jak w tamtym roku, że wiecie, zatykało mi się, musiałem wyjść z ciągnika i walczyć z tym 10 minut. Ponieważ jest bardzo sucho. Bardzo sucho, jeszcze do tego jest wietrznie. Zobaczcie, jak wszystka ta słoma jest wywiewana w tamtą stronę. Wszystko jest wywiewane. Jest tutaj przejechane talerzówką raz i teraz jedzie drugi raz przede mną. Szczególnie w tych miejscach właśnie, gdzie była lipa, nie? A lipa była tak, nie wiem, za tymi słupami już powinno być lepiej. Prędkości tutaj nie osiągam, nie wiadomo jakich. Ponieważ no, żeby ta masa przechodziła, żeby pozwolić jej przechodzić, no to nie mogę jechać szybko. Więc mam ustawiony tempomat na 6,5 km na godzinę. I jeżeli jadę tak, to wolę jechać wolniej, a stałą prędkością, niż wiecie, jechać szybciej i co chwilę się zatrzymywać. Przejdzie czy nie? Przejdzie. Ja też mam taki mały problem, że nie mam kamerki z tyłu na przystawce. Nie mam kamerki z tyłu na przystawce, bo mi się, że tak powiem, zepsuła. I no muszę tak gapić się w miarę cały czas do tyłu, patrzeć po lusterkach, co się dzieje, żeby po prostu nie przeoczyć, no bo wiecie, im szybsza będzie moja reakcja, tym lepiej, nie? No, początek był bardzo trudny, mam nadzieję, że tylko początek, że już teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej, ale chyba już coś jest nie halo. Tak, na pewno, bo to już czuję po ciągniku. I zobaczcie, ja nic nie widzę, nie? Nic nie widzę, bo... O, już widzę, teraz widzę. Przytkało się z tyłu. No i ciekawe, czy będę musiał wychodzić. Zaraz się okaże. Bo nieraz to wypada... O, wypada. Nieraz wypada samo podczas drgań. Ale nie chcę wypaść. No to chodźcie, pokażę wam jak to jest. Najgorsze, że wieje bardzo mocny wiatr. Jest dosyć chłodno. O, widzicie, prawie wypadło. Prawie wypadł. Nie było źle. Nie było źle, ale słychać... Kurde, ten pipczak to jest okropny. Nie było źle. Ejku. Nie było źle, ale było słychać od razu. Ale tu, aha, tu kubka piękna wypadła. I teraz muszę to trochę rozgarnąć sobie. Jak sobie to rozgarnę, no to pojadę dalej. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie to, że będzie z każdym przejazdem tylko lepiej. Także trzymajcie kciuki. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym.